Monika Gadzińska, witam Państwa w magazynie muzycznym Muzomania. Przed chwilą mogli Państwo wysłuchać fragment koncertu Iła, który odbył się w listopadzie w ramach festiwalu Frazy 2017. Ze mną sprawca tego zamieszania, autor muzyki, jak i całej tutaj scenografii tego koncertu, Maciej Fortuna. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawię, że Maciej Fortuna jest trębaczem, kompozytorem i producentem muzycznym. Kiedy dostał Pan propozycję od organizatorów tego festiwalu, zgodził się Pan od razu? To była rozmowa w ubiegłym roku, w 2016 roku, po premierze poznańskiej utworów do wierszy Wisławy Szymborskiej. Tak, to się odbywało 1 października. Przeżyliśmy piękne koncerty właśnie w Bibliotece Raczyńskich, a w następstwie tego pani dyrektor Anna Gruszecka zaproponowała, a w zasadzie rzuciła pomysł, żeby w ogóle się tym tematem zająć. Do bardziej konkretnych rozmów doszło już w marcu, no a tak naprawdę lato tego roku to był początek intensywnych prac nad całym tym programem. Koncert Iła składał się z wierszy Kazimiery Iłakowiczównej. W jaki sposób Pan dokonał wyboru akurat tych wierszy, które mogliśmy usłyszeć w Auli Artis przy ulicy Kutrzeby? No cóż, miałem bardzo dobrych doradców, mogę tak powiedzieć. A jednocześnie w tym wyborze bardzo dużo takim nacisku poszło na kierowanie się melodyjnością tych akurat wierszy. Nie jest to poezja taka w 100% przystosowana do warstwy piosenkowej. No, a z drugiej strony z muzykami, z którymi miałem okazję to współtworzyć, była to czysta przyjemność i skonstruowanie form nieco bardziej wymagających wokalowo, nieco bardziej wymagających formalnie nie stanowiło problemu i wtedy szukaliśmy tam pewnych takich połączeń. Ja starałem się zachować powtarzalność fraz, jako frazy, festiwal frazy, słowa w piosence, a więc żeby zachować wszelkie elementy dzieła, udało się pójść tym torem. Wydaje mi się, że takie utwory jak Dziewczynka, czy takie utwory jak Jabłonie, no, wyszły bardzo ciekawie. No, udało nam się nawet zrobić taki popowy hit, chociaż miało być bardziej w stronę może nie tyle poezji śpiewanej i też nie tyle muzyki jazzowej czy improwizowanej. Tak to wyszło na koncercie, natomiast sama pani wspomniała na wstępie producent muzyczny. No i ta produkcja odegrała bardzo ważną rolę, ponieważ przed prezentacją koncertową nagraliśmy płytę. I gdzieś ta płyta się pewnie jeszcze w naszej rozmowie pojawi, ale bardzo dużo nam dało nagrywanie tej płyty, w której cały materiał został skondensowany, została wybrana esencja i ta esencja, no w zasadzie taka muzyka troszeczkę pomiędzy muzyką akustyczną, a takimi piosenkami. Koncertowi też towarzyszyły różne iluminacje, zarówno za sceną, jak i dźwiękowe. Powiedzmy coś więcej na temat właśnie tego sposobu prezentowania muzyki. Tak, pojawiły się wizualizacje, w których prym wiodły obrazy związane z Kazimierą, albo takie impresje, które kojarzyły się z tekstami. Frazy muzyczne także miały bezpośredni wpływ, bo tam mieliśmy taką właśnie ekipę, cały zespół odpowiedzialny za wizualizację, w skład którego jedna osoba siedziała z partyturami i dokładnie koordynowała to, jak się zmienia warstwa muzyczna w danym utworze, i dwóch chłopaków, Paweł Wypych, Maciej Szałek, koordynowali, jeden kamery, drugi właśnie same wizualizacje w formie abstrakcyjnych obrazów. Także te wizualizacje też jakby przybliżały sylwetki muzyków, obrazy grających mieszały się z tymi archiwaliami, mieszały się z jakimiś innymi, często tworzonymi już specjalnie, ale też geometrycznymi, abstrakcyjnymi formami, które dopełniały obrazu całości. No i mieliśmy też maleńki pokaz slajdów z wierszami, z obrazami w foyer. Tam też wszyscy zainteresowani po koncercie dopisywali się do listy, znowu nawiążę do płyty, dopisywali się do listy tych, którzy będą mogli zgłosić się po bezpłatne egzemplarze albumu do Biblioteki Raczyńskich. Lista osób będących zainteresowanymi tego typu upominkiem
zostawiała swoje adresy, biblioteka będzie się kontaktować. Trudno mi wychodzić przed szereg i może niezręcznie zabierać głos w imieniu biblioteki, ale do końca tego roku przekazujemy gotowe egzemplarze albumu i dlatego też no, tak sugeruję, że można się tam zgłaszać, iść do siedziby, to już jest pierwszy krok w stronę wypożyczania książek i kontaktu z szeroko pojętą literaturą i przy okazji dostać album, który wyszedł no, satysfakcjonująco. Jesteśmy zadowoleni, dlatego inaczej byśmy go nie wydawali. Jest świetna wiadomość dla tych osób, których ominął właśnie ten koncert, bo powiedzmy tutaj, że to wydarzenie było premierowe. Wcześniej państwo nie prezentowali tych utworów, które mogliśmy usłyszeć, ale czy będzie właśnie taka możliwość, żeby jeszcze na żywo usłyszeć utwory Kazimiery Iłakowiczównej? Mam taką nadzieję. No, mogę powiedzieć, że znowu pewne rozmowy się toczą. Mam nadzieję, że dojdzie do tego, żeby to się udało, żeby szersza publiczność miała także okazję zaznajomić się z tym, co powstawało. Oby do tego doszło. Na razie zachowuję poziom ogólności, ale wierzę, że jeżeli będzie faktycznie już kolejne hasło, data, termin, to ta wiadomość obiegnie. A i faktycznie po bardzo ciepło przyjętym koncercie dużo słów, dobrych słów, czy instytucji, organizacji, bibliotek nawet, które w pewien sposób hołdują jej twórczości, odezwało się, zaznaczyło, że chciałyby podjąć rozmowy, bo jakoś ten koncert wywarł dobry wpływ, a ja bym dopisał więcej utworów. Faktycznie wtedy moglibyśmy grać inaczej, inne te w ogóle przeprowadzić całą energię koncertu i też często muzyka korelowana z tym tekstem powodowały, że utwory trwały po 2 minuty, po 3 minuty, więc ta ilość utworów... To było utworów, miejsce na część instrumentalną też, dlatego. Trochę tak, ale to wszystko płytowo zmieściło się w 42 minutach i w zasadzie tak mnie troszkę kusi, żeby wykonywać koncerty dokładnie tak, jak nagraliśmy płytę. No i to by wymagało dla godzinnego koncertu jeszcze tak z 5-6. Natomiast koncert miał być żywiołowy i taki był i tam się pojawiały instrumenty elektroniczne i w utworze modlitwa solo kontrabasu kilkuminutowe, rozwijające się, tworzące pewien klimat misterii. W ogóle cała warstwa wizualizacji i cały charakter odnosił się do innego patrzenia na Iłakowiczównę i na jej twórczość, na nieznaną stronę tej postaci. Wszyscy ją znamy, no cóż, ze szkół znamy ją jako poetkę, ale można ją równie dobrze i to myślę, że szersze gremia znają ją jako sekretarza Piłsudskiego. I to jak podkreśla pani Elżbieta Andrzejewska, zajmująca się Muzeum Iłakowiczówny, nie sekretarka, sekretarz. Sekretarz odpowiedzialny za kontakty zagraniczne, za obsługę gabinetu, była też tłumaczką przygotowującą przecież teksty, przemówień, odpowiadająca na korespondencję, tak, no, znająca 6 języków biegle w mowie i w piśmie. Zresztą po wojnie ona utrzymuje się głównie z tłumaczeń właśnie, tłumaczeń książek, tłumaczeń wierszy. Jej poezje ukazują się w kilku językach, również dzięki znajomości języków obcych. Ale żeby teraz o tej postaci można mówić bardzo dużo. Co ciekawe, mało kto znał jej wrażliwą stronę. Tę część, która nigdy nie znalazła drugiej połówki swojego życia, mimo wielu różnych sytuacji, w których no niemal do tego dochodziło i musiała rezygnować z różnych przyczyn, które w tej chwili byśmy zupełnie zignorowali. A co przede wszystkim pojawia się w jej wierszach? W jej wierszach to, co chciałem wyeksponować, to tęsknota, radość, to emocje, które są nieoczywiste i które dotyczą takich elementów, również nieoczywistych, właściwych tylko jej, jak chociażby motyw jabłoni przewijający się w jej całej twórczości. Zresztą pierwszy wiersz z 1912 roku z Tygodnika Literackiego, no to właśnie jabłonie i później te motywy, no to jakieś prace naukowe powstawały na ten temat, by wykazać związki jabłoni, czyli te motywy w różnych tych... No, dla mnie to było bardzo osobiste z jej strony. Kwitnące jabłonie, ona nawet przed śmiercią chciała doczekać jeszcze, odeszła w lutym, a chciała doczekać jeszcze do wiosny, żeby zobaczyć te jabłonie po raz kolejny.
żeby przekazać właśnie słuchaczowi te wszystkie emocje, które też towarzyszyły Kazimierze Iłakowiczównej w tych tekstach. Widzę, że pan musiał tą całą historię jej życia, jak i te teksty przeczytać, przygotować się do tego koncertu. Czy tak właśnie też wygląda pana współpraca z innymi muzykami, ale żyjącymi współcześnie? Komponując do ich tekstów właśnie muzykę? Trudno wejść w relację z tekstem i z twórczością bez poznania jej, chociaż nic nie zastąpi. Jeszcze raz przywołam postać pani Elżbiety Andrzejewskiej, która w zasadzie po wielu latach studiów nad materią szeroko pojętą, bo to nie tylko twórczość, ale również cały szeroki kontekst dzieł tworzonych przez Kazimierę, która właśnie przekazała mi wiele bezcennych informacji, i to często takich niedostępnych, bo to takich informacji od rodziny spadkobierców. Kazimiera miała siostrę, która właśnie jej potomkowie dalej jakby w pewien sposób funkcjonują w Warszawie, w pewien sposób, bo głównie tutaj Poznań się zajmuje, tak odczułem jej twórczością, ale mogę oczywiście się mylić, bo wiadomo, że z naszej optyki mamy to określone. Ale na szczęście w Poznaniu była premiera tego koncertu. Tak, ale mówię też o tym, bo to jedyne miejsce, które w postaci właśnie muzeum, zachowanego pokoju, mieszkania, w którym Iła spędziła niemal połowę swojego życia już tego powojennego, to 30 ponad parę lat było. Jedyne takie miejsce, które jest pewnego rodzaju pomnikiem, takim miejscem, które można zwiedzić, poświęconym wyłącznie jej twórczości, ale też jej życiu, dopełnia obrazu. Skromność, różne takie notatki, jak ona mimo tego, w jaką rzeczywistość została wrzucona, to ustawiała, organizowała życie mieszkańców, organizowała prozaiczne sprawy, jak chociażby sprzątania, godziny sprzątań, godziny kąpieli w wspólnej, powojennej, umieszczonej w klatce, łazience, takie rzeczy. Także zawsze miała w sobie taki dryg organizatorski. Gdyby koncert trwał dłużej, to myślę, że jeszcze byśmy tam dużo takich elementów... Ale była ta kwintesencja jej twórczości pokazana w tym koncercie. Pan z kolei koncertuje właściwie na całym świecie. Wrócił pan z Rosji, niedawno był pan w Gruzji, teraz jesteśmy w Poznaniu i stąd udało nam się spotkać w naszym studiu telewizyjnym. Jakie ma pan plany na dalszą działalność artystyczną? Nad czym pan teraz pracuje? Jest kilka takich oczywiście równolegle prowadzonych działań, ale mogę powiedzieć, że 26 stycznia będzie miała miejsce premiera albumu koncertu, który stanowi zapis koncertu z wulkanu. To zrobiliśmy w zeszłym roku na Islandii, dość długo trwały przygotowania. Trasa europejska, z której właśnie wracam, była trasą koncertową właśnie promującą ten album za granicą, a trasa polska rozpocznie się w przyszłym roku, natomiast premiera i album trafia do sklepów 26 stycznia. Współpracuje pan z wieloma wybitnymi artystami. Uczy pan też młode pokolenia, bo jest pan przecież doktorem nauk muzycznych w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jakie ma pan marzenia artystyczne jeszcze, które chciałby pan spełnić? No, tego jest bardzo dużo. Chodzi o to, że w zasadzie to takie moje marzenia artystyczne bardziej się wiążą z systematycznymi takimi wypadami kompozytorskimi w różne zakamarki świata, w których czerpię inspirację i z których czerpię inspirację. I to z wypadów i z tego, że najlepiej pracuje mi się w pewnym odosobnieniu, kiedy mogę w pełni skupić całą uwagę na tym akurat, co chcę stworzyć. Wiadomo, że każdy kompozytor także działa pod presją, działa w niezwykłym pośpiechu i nieprzespanych nocach, ale to wygląda zupełnie inaczej od kuchni, bo to często jest wstawanie o 4 rano albo o 3, kiedy najlepiej się myśli i najszybciej te myśli przechodzą na partytury. Zupełnie inaczej niż się tak zwyczajowo zwykło myśleć, że do nocy. Wielu kolegów często pyta mi, to wygląda tak samo w wielu właśnie przypadkach. Ale to druga sprawa, żeby też odwiedzić przyjaciół. Jest dużo takich miejsc, gdzie dawno nie byłem, a chciałbym tam po prostu się pojawić. No i oczywiście życzę Poznaniowi tego, żeby
stawiał na młode zespoły, żeby miał szansę realizować w formie koncertu, w formie prezentacji, także w formie festiwali, wydarzenia, w których wręcz istotą rzeczy będzie prezentacja młodych zespołów, bo działalność Akademii Muzycznej w Poznaniu, tak jak działalność tych kierunków rozrywkowych, jazzowych, estradowych w 8 innych akademiach, sprawiła, że mamy kilkaset absolwentów w zasadzie każdego roku. I to często to są świetni muzycy, świetne zespoły. Natomiast brak jest miejsc, gdzie byłby kładziony czy wręcz jest kładziony nacisk na te młode indywidualności tylko i wyłącznie. Wydaje mi się, że oczywiście taka poznańska piętnastka to jest kropla w morzu potrzeb, ale jakaś już kropelka to jest. Natomiast potrzeba i działania festiwalowego, i działania oddolnego, i działań klubowych, które promowałyby młodych i pokazały tą nową jakość, jest to zupełnie inna jakość niż tych poprzednich pokoleń. No i chwała za to, że tak jest, bo tak zawsze było, jest, będzie, powinno być. I możemy zaapelować do Urzędu Miasta Poznania, żeby było więcej właśnie takich wydarzeń, więcej inicjatyw promujących młode pokolenia. Myślę, że to nie tylko do Urzędu Miasta Poznania, myślę, że do wszystkich, bo Urząd Miasta świetnie sobie teraz radzi, robią masę doskonałej roboty i bardzo dużo się zmieniło w ostatnich latach, ale jednocześnie to jest coś, o czym trzeba przypominać. No i też wspierać w jakiś taki sposób i oddolnie, i instytucjonalnie, i samorządowo, żeby pokazać to już kolejne pokolenie, które doszło w ciągu tych ostatnich 10 lat działania Akademii Muzycznych do głosu i ma wiele do powiedzenia. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Moim Państwa gościem był Maciej Fortuna, trębacz i producent muzyczny, między innymi multimedialnego spektaklu Iła. Za chwilę będą mogli Państwo usłyszeć kolejny fragment tego koncertu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Muzomania.